Chciałem Państwu powiedzieć o czasie i przestrzeni w życiu człowieka i zwierzęcia. Oczywiście nie będzie to wyczerpywało całego zagadnienia, bo to jest niemożliwe, tylko będę mówił o pewnych aspektach. Moją wypowiedź chciałem poświęcić poprzednikom, którzy w Polsce torowali drogę etologii i psychologii zwierząt, a właściwie odwrotnie, bo najpierw weszła na rynek, że tak powiem, psychologia zwierząt, z których wielu było moimi nauczycielami osobiście, a niektórych nie znałem, ale znam ich z literatury. Będę starał się mówić o przestrzeni materialnej, w której żyją ludzie i zwierzęta, jako arenie, w której się to rozgrywa, z której dochodzą bodźce, w której zachodzi działanie. I będzie tu mowa o dwóch zagadnieniach, z których w kolejności będę omawiał krąg funkcji, a potem systemat przestrzenno-czasowy. Jeśli chodzi o krąg funkcji, jest to pojęcie, które teraz byśmy nazwali cybernetycznym. Wtedy, kiedy ono było formułowane, cybernetyka jeszcze nie istniała. To w początku XX wieku pojęcie wprowadził Jakob von Uexkill, badacz, zoolog, biolog, który został doceniony właściwie stosunkowo niedawno, właśnie jak już cybernetyka się rozwinęła. Wobec tego, żeby zrozumieć to pojęcie dobrze, trzeba znać właściwie trzy podstawowe terminy cybernetyczne, z którymi bardzo krótko Państwa zaznajomię. Te trzy pojęcia to jest informacja, zasilenie i sterowanie. Informacja jest, mamy do czynienia z jakimś układem. Układ ten najczęściej składa się z jakichś podukładów i łączącej ich drogi porozumiewania się, tak zwanego kanału informacji. I tam rozgrywa się pewien dramat, w którym główną rolę odgrywa informacja. Otóż informacja jest czynnikiem, który wpływa na coś. Wpływa modyfikująco. Wpływa bądź to na inną informację i wtedy mówimy o przetwarzaniu informacji. Na przykład ten mój wykład ma za zadanie przetworzyć u Państwa informacje. Być może cały szereg rzeczy wy znacie już, a ja dam na przykład nowe tło czy nowy sposób połączenia tych fragmentów informacji. A drugim i tu w zachowaniu, w etologii, etologia jest biologiczną nauką o zachowaniu się, w zachowaniu się odgrywa ważną rolę, inna rola informacji, mianowicie sterująca. Otóż sterowanie jest to zmiana stanu jakiegoś układu, a dokonuje się ta zmiana stanu pod wpływem informacji dzięki zasileniu. Zasilenie jest tym trzecim elementem, jest to element energetyczny. Na przykład w samochodzie, prawda? Zasilenie to jest paliwo, informacja to w zależności od tego, na jakim etapie działania jesteśmy, jest to albo włączanie sprzęgła, albo obracanie kierownicą, a sterowanie jest właśnie osiągane dzięki temu, sterowanie jest właśnie zawsze zasileniem, bo sterujemy napędem tego samochodu. Proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z nieskończoną płaszczyzną, bo jak wiadomo z geometrii euklidesowskiej płaszczyzna nie ma granic, prawda? Może mieć granicę jakaś figura geometryczna. Teraz na tej i ta płaszczyzna to jest świat, w którym żyje każda istota. To jest jego środowisko. Oczywiście środowisko w istocie jest jakoś ograniczone, dlatego że trudno powiedzieć o na przykład bakterii, która żyje w nas, że ją interesuje wielkość wszechświata i inne mgławice. Ale na razie teoretycznie sobie tak powiedzmy, że to jest płaszczyzna tego ekranu rozciągająca się w jedną i w drugą i w trzecią i czwartą stronę, to jest środowisko. W tym środowisku ten maleńki owal to jest organizm. Organizm jest układem, jak to mówimy w cybernetyce, względnie odosobniony. Ponieważ on ma połączenia dośrodkowe,
tu tą z czerwoną strzałką zaznaczone. I one, to jest wejście, w tym wypadku wejście informacyjne, bo jak zaznaczyłem czerwono, to jest informacja. Tutaj jest droga, którą dochodzą do organizmu doznania. One oddziałują na receptory. Ta literka R to symbolizuje receptory. Z drugiej strony mamy efektory, czyli narządy, układy oddziaływania na środowisko. W tym wypadku nas interesuje jeden rodzaj oddziaływania, mianowicie zachowanie się. I to zachowanie się ma element, tu zaznaczony czerwono, informacyjny i oczywiście także zasileniowy. Otóż wyobraźmy sobie, że bóbr buduje tamę. To on się napracuje i on zmienia środowisko materialne, wobec czego element zasilenia, element energetyczno-materialny jest tu wyraźny. Ale z kolei, gdy my pójdziemy do lasu i spotkamy tamę bobra, to dla nas to jest informacja, prawda, że tu mieszkają bobry. Wobec czego on swoją tamą nie tylko oddziałał na środowisko zasileniowo, ale także informacyjnie. Zostawił po sobie jakby wizytówkę. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszelkie drogi i źródła, z których dochodzą bodźce do doznań jakiegokolwiek podmiotu działającego i doznającego, czy to będzie człowiek, czy to będzie pierwotniak, czy to będzie ptak, czy jakikolwiek inna istota żywa. Jeżeli to weźmiemy pod uwagę i te jego oddziaływania, to możemy powiedzieć, że ten organizm jest sprzężony dwustronnie z jakimś fragmentem środowiska, w którym żyje. I ten fragment, który jest źródłem doznań i nośnikiem czy biorcą działań, von Uexküll nazwał światem otaczającym. W kręgu funkcji, jak Państwo mogą się zorientować, mamy więc właściwie skondensowany schemat wszystkiego, co może interesować etologa, a więc badacza zachowania. Mamy środowisko, mamy osobnika, jego doznania, to, co się w nim dzieje, co jest wynikiem doznań i co generuje jego zachowania, i wreszcie mamy zachowania się. Najpierw można poświęcić słowo o samemu osobnikowi. Ten osobnik, gdyby go tak potraktować nie jako jakiegoś twórcę, ale takiego, który odbiera informacje i generuje działania, to można go potraktować jako tak zwany lejek informacyjny. To pojęcie stworzone przez Kaidela jest także nazywane lejkiem Kaidela. Mamy tutaj ten rysunek właśnie, ten schemat na tym rysunku. Otóż to jest to, co było na poprzednim rysunku w postaci owalu. To jest to samo, tylko inaczej przedstawione. Tu ze świata otaczającego dochodzą informacje, dochodzą bodźce. Tutaj są narządy zmysłów, już pomijając czucia pozazmysłowe, a z tej strony efektory, które dają działania, znowu idące do świata otaczającego. To przewężenie w środku, bo ten schemat jest tak zrobiony, jakby ten osobnik był przezroczysty, ten lejek w środku pokazuje, jak zwęża się ten przepust informacji do takiego maleńkiego przekroju, który jest przekrojem świadomości. Otóż należy to rozumieć w ten sposób, że do nas dociera ogromna ilość informacji. Tu jest 10 do 9 potęgi, czyli jedynka z 9 zerami bitów. Bit jest pojęciem informacji, który odpowiada wyborowi między dwoma stanami. Na przykład jak rzucam monetę i dowiem się, czy ona jest orłem do góry, czy reszką, to oczywiście dostaję całą informację, tego typu informację o tej monecie, bo nic już więcej nie potrzebuję wiedzieć. Jeżeli orzeł jest u góry, to wiem, że reszka jest u dołu, bądź odwrotnie. I to jest jeden bit informacji. Czyli można inaczej powiedzieć, że tyle bitów informacji jest, ile trzeba by zadać pytań, na które można odpowiedzieć tak lub nie, żeby uzyskać
pełną wiedzę o danej sytuacji. A więc 10 do 9 bitów informacji na sekundę, oczywiście w tym wypadku, to jest bardzo wiele. I to się nie przeciśnie przez ludzką świadomość. Przez ludzką świadomość przeciska się zaledwie setki informacji na sekundę, setki bitów informacji na sekundę, czyli 10 do drugiej, rzędu 10 do drugiej. Co wobec tego się robi, jeżeli się chce tej informacji jak najwięcej przekazać? No oczywiście często się powtarza różne rzeczy, żeby za którymś razem ona się przecisnęła. Ale nas tu bardziej może interesować inna sprawa. Skoro tylko przechodzą setki bitów informacji na sekundę, jakim cudem na wyjściu, jak to się mówi cybernetycznie, czyli w działaniach, znowu mamy 10, tym razem do 7, czyli jedynkę z 7 zerami bitów na sekundę. Skąd one się biorą? Otóż biorą się stąd, że informacja nie ginie, ginie jej część, jest selekcjonowana. Tam mówię o informacji, która dochodzi. Część jej po prostu nie przeciska się przez świadomość. Całe nasze zachowania związane z zachowaniem temperatury, z zachowaniem pozycji, co tam jeszcze, mnóstwo stanów fizjologicznych, to wszystko jest regulowane poza naszą świadomością. Część dostaje się właśnie do tego, a część dostaje się do pamięci, z której to pamięci dopiero może potem być wykorzystywana do działań, czy to świadomych, czy nieświadomych. Krąg funkcji, więc jak powiedziałem, obejmuje nieomal wszystkie zagadnienia. Obejmuje zagadnienia dotyczące poznania, dotyczące działania, a także można w nim upatrzyć miejsce na rozważania na temat wolnej woli, na temat motywacji i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o świat otaczający z kolei, to on, jak powiedziałem, wykrawa ze środowiska pewną całość, która nie jest częścią geometryczną, jego nie można narysować, my go możemy sobie tylko wyobrazić. Wykrawa go zmysłami i wykrawa działaniami. Na ile są bogatsze zmysły i na ile różnorodniejsze działania, tym jest bogatszy świat otaczający. Ale jeszcze poświęcimy chwilę uwagi samemu środowisku. Środowisko, jak powiedziałem wyraźnie, jest źródłem doznań każdego osobnika żyjącego i jest biorcą jego działań. Ale bardzo ważną rolą, której tu specjalnie nie wspominałem dotychczas, to jest rola kanału informacyjnego. Mianowicie przez środowisko przechodzi informacja. Żeby Państwo sobie to jakoś wyobrazili mniej abstrakcyjnie, to zwrócę uwagę na to, że przecież inaczej rozchodzi się głos w powietrzu i w wodzie. Inaczej przenika chociażby światło, a zwłaszcza światła barwne, przez wodę i przez powietrze. Już nie mówiąc o środowisku lądowym, jeśli chodzi o zwierzęta, które żyją w glebie. Jeszcze tylko jedna też uwaga, może warta podkreślenia, jeśli chodzi o środowisko jako źródło informacji. Otóż, co dla nas oczywiste, źródłem informacji są inne osobniki żywe, są inne elementy społeczeństwa, na przykład inni ludzie, czy dla zwierząt inne osobniki tego gatunku, czy innych gatunków. Ale musimy sobie też z tego dać sprawę, że środowisko jest źródłem informacji, kiedy my na przykład chodzimy tam, czy szukamy jakiejś drogi, bo wtedy topografia terenu jest oczywiście informacją. Jak się wydaje, na przykład dla ptaków, które być może widzą podczerwień, czyli widzą promieniowania cieplne, lot nocą daje taką informację, gdzie jest ląd, a gdzie jest woda, bo wiadomo, że woda i ląd rozgrzewają się inaczej i inaczej, jakby to powiedzieć, świecą w podczerwieni. Świat otaczający zależy w dużej mierze od świata zmysłów.
A właściwie od świata doznań. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie doznania, jakimi na przykład my dysponujemy, są doznaniami zmysłowymi. Dlatego można by je podzielić na czucia zmysłowe i czucia pozazmysłowe. Jeśli chodzi o zmysły, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się mówi o pięciu zmysłach. Tutaj, na tej planszy, ja starałem się przedstawić Państwu listę zmysłów, którymi dysponują na przykład ludzie, która, jak widać, jest dużo obszerniejsza od pięciu, do których przywykliśmy. Przede wszystkim może ten podział. Telereceptory to są działające na odległość, a kontaktoreceptory to są działające w bezpośrednim kontakcie. Chodzi tu tylko o zmysły dotyczące świata zewnętrznego, bo jeszcze jest tak zwana interocepcja, którą tu w ogóle pomijam, ponieważ nam chodzi o świat otaczający. A więc są dwa zmysły chemiczne, węch i smak, które należą do tych pięciu znanych. Potem słuch, wzrok, no i dotyk. I właściwie to są wszystkie z tych, które się powszechnie wymienia. Jak Państwo widzą, jest ich dużo więcej, może być, u człowieka tego nie ma, zmysł podczerwieni, u ryb jest zmysł linii bocznej, czyli linii nabocznej. No mamy zmysł równowagi, ale o nim się na ogół tak nie pamięta. Wiele istot dysponuje zmysłem wstrząsu, albo podobnym troszkę zmysłem drgań, na przykład pająki, one reagują na drgania. Mamy i my, i zwierzęta, dwa zmysły, ciepła i zimna. Są zwierzęta, takie jak ptaki na przykład, które dysponują zmysłem pola magnetycznego. Wszyscy mamy zmysł ucisku, możemy poznać trzymając w ręce, możemy poznać wagę jakiegoś przedmiotu dzięki zmysłowi ucisku. Zmysł ciśnienia to raczej dotyczy zwierząt wodnych. Zmysł seksualny oczywiście tej sfery. Teraz tu na fioletowo zaznaczyłem czucia, które nie są czuciami zmysłowymi, czyli czucia pozazmysłowe. Jest dość powszechnie używany termin, zwłaszcza w anglosaskiej literaturze, czucia pozazmysłowego, extrasensory perception po angielsku. Otóż mi nie o to chodzi. Mi nie chodzi o jasnowidzenie, o wyczuwanie jakiejś podziemnej wody przez radiestetów. Mi chodzi o to, co jest bardziej naukowo uzasadnione i znane. A więc u owadów został stwierdzony, u niektórych co najmniej owadów, czucie grawitacji, to znaczy, że na przykład chrabąż majowy, który będzie przechodził między sześcianami, z których część tych sześcianów jest pusta, tekturowa, a część jest lita, ołowiana, która ma bardzo dużą masę, to możemy zauważyć, że one nie będą szły prosto, tylko będą skręcały w kierunku tych ołowianych, czyli one wyczuwają tę ogromną masę. Tego my nie jesteśmy w stanie odczuć. My czujemy ciężkość, owszem, zmysł równowagi mamy, ale nie czucie grawitacji. Czucie pola elektrycznego tak samo jest nam obce, aczkolwiek właśnie są zwierzęta, które tym dysponują. No i wreszcie wszyscy mamy poczucie czasu, które jest poczuciem, a nie zmysłem. No i trudno omawiać wszystkie zmysły, wobec czego zatrzymam się na takim reprezentatywnym zmyśle, jakim jest wzrok, ponieważ nasza informacja ze świata zewnętrznego jest głównie osiągana dzięki wzrokowi. Otóż świat doznań zależy co najmniej od tych dwóch elementów, które tutaj chcę przedstawić. Od pola widzenia i od zainteresowania w danym momencie, ewentualnie stałego zainteresowania czy stałych zainteresowań danego gatunku organizmu żywego. Tutaj mamy przedstawioną panoramę widzianą akurat, no ona jest narysowana i jest czarno-biała, można sobie wyobrazić to w kolorach i jako zdjęcie, prawda? Jest to jakaś tam panorama. I teraz jak ją widzą różne istoty? Otóż człowiek widzi tylko część ze względu na to, że nasze oczy są skierowane do przodu i widzimy dwuocznie. Zresztą jest to uzasadnione tym, że człowiek rozwinął się jako drapieżnik. Wszystkie drapieżniki mają dwuoczne pole widzenia i stosunkowo dość wąskie pole widzenia. Na przykład ptak drapieżny dzienny ma, jak Państwo widzą tu, poszerzone dosyć, ale w porównaniu z tym polem widzenia, to ono jest obcięte tutaj,
tyle tylko, że jest jakby powiększone. Sowa, która jest również drapieżnikiem, tyle że nocnym, ma właściwie podobne pole widzenia. Natomiast ptak jakiś nadmorski, taki latający, który może być łupem bardzo łatwo, ten ma ogromne pole widzenia. Ptak śpiewający nieco podobnie. Ale powiedziałem, że zależy to od zainteresowań. Otóż właśnie to von Uexküll, z jego książeczki, którą tutaj nawet wyjąłem ze swojej biblioteczki. Jest to, mimo że to wydane w zachodnich Niemczech, ale dość paskudnie, o światach otaczających, po niemiecku Umwelten, czyli światy otaczające. On właśnie tam przedstawił ten przykład, który Państwu daję. Mianowicie, wyobraźmy sobie jakiś pokój, tak umeblowany, jak tutaj go przedstawiamy. Tu różnymi kolorami zaznaczono różne elementy tego pokoju, żeby dać do zrozumienia, że dla człowieka to są bardzo różne elementy. Mamy tutaj meble do siadania, które są zaznaczone na brązowo. Mamy tutaj meble, które są do innych celów, to jest jakaś komódka, w której się coś trzyma, tutaj jest biblioteka, która jest czymś jeszcze innym. Ściany, które mają inny charakter, akurat tu nie ma żadnych obrazów, ale mogłyby być, wtedy byłyby jeszcze inaczej zaznaczone i wreszcie podłoga. Natomiast dla psa widzimy, że od razu więcej się pojawiło jednego koloru. Dlaczego? Bo pies właściwie rozróżnia takie elementy. Gdzie można usiąść, ewentualnie co można zjeść, a cała reszta jest obojętna. To, co do zjedzenia, to jest czerwone. I wreszcie dla muchy mamy właściwie tylko dwie kategorie rzeczy: do siadania i do jedzenia. Innym elementem wzroku, który wpływa na bogactwo świata otaczającego, świata doznań, to jest widzenie ultrafioletu. My, jak wiadomo, ultrafioletu nie widzimy, to znaczy, gdyby coś było pomalowane ultrafioletowo, byłoby dla nas czarne. Natomiast pszczoły należą do licznych zresztą owadów, które ultrafiolet widzą jako barwę swoistą, dla nas niepojętą. Z kolei one nie widzą czerwieni i czerwień jest dla nich czarna. Otóż jeżeli spojrzeć na zwykły jakiś kwiatek wielobarwny, mogą Państwo na nim, tutaj w tym wypadku nie zapominajkę, mogą Państwo na nim zobaczyć takie specjalne znaczki, które się nazywają wskaźnikami nektaru. Kwiaty od milionów lat ewoluowały wspólnie z owadami i owady je zapylają, więc żeby owadom było łatwiej zapylić, kwiat mu jakby daje do zrozumienia, gdzie on ma celować, żeby znalazł nektar. I to są te wskaźniki nektaru. Ale są też kwiaty, na których tych wskaźników nektaru prawie nie widać, jak tutaj właśnie ten pięciornik rozłogowy widziany przez człowieka. I co się okazuje? Że to tylko dla nas on jest taki żółty, jednolity. Ponieważ prawdopodobnie jakoś tak widzi go pszczoła, ponieważ jego część jego płatków odbija również ultrafiolet i dzięki temu daje barwę jakby mieszaną. Ostrość widzenia jest innym ważnym elementem we wzroku. Otóż uliczka jakaś podgórska, też z tej książeczki, którą Państwo widzieli, von Uexkülla, uliczka górska widziana przez człowieka, no, wygląda jakoś tak. Gdybyśmy spytali muchy, jak ona to widzi, to jest oczywiście rekonstrukcja tego, jak ona widzi na podstawie znajomości jej oczu, to ona widzi dużo gorzej, a jeszcze gorzej na przykład widzi ślimak. A jeszcze na dodatek naturalnie sposób widzenia zależy od doświadczenia, bo wiadomo, że dzieci się muszą nauczyć, jakie są granice przedmiotów, co należy do składników danego przedmiotu. Ja już tak tytułem jakby żartu, ale powiem z własnego dzieciństwa. W Warszawie w przedwojennych czasach bardzo dużo pływało po Wiśle żaglówek, czego niestety teraz nie widać, a to bardzo ożywiało. Tego było naprawdę bardzo wiele. I ja te żaglówki nazywałem łódkami za bażurem.
ponieważ ja nie widziałem żaglówki z bliska, ja sobie wyobrażałem, że to jest taki abażur, jak tutaj na moim biurku stoi. Oczywiście później się okazało, że to przecież nie jest okrągłe.